Hejka, to Alex Blackrose i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Disney Księżniczka Bajkowa. Moja bajkowa przygoda. Dzisiaj, tak jak wam ostatnio obiecałam, zajmiemy się drugim chapterem opowieści Rozpunki. Jeżeli dobrze pamiętam, bo ogólnie to wczoraj skończyliśmy pierwszy. Plus pootwieraliśmy skrzynki Belli i udekorowaliśmy pokój i ogród. Dobra, a teraz zobaczymy, co nas czeka w chapterze drugim. Hej, znam cię! Flynn i ja dotarliśmy do królestwa, ale strażnicy stali na moście, więc Flynn musiał się ukryć. Mamy spotkać się w wiosce, ale na ścieżce stoi ten dziwny mur. Chyba mogę jakoś pomóc. Daj mi tylko parę minut. Nigdy nie widziałam takiej kłódki. Zobaczmy. O, trzeba dopasować kolory. Muszę użyć magicznego wiru, by kolory wszystkich lampek pasowały do wzoru na ziemi. Jeśli zrobię to poprawnie, bariera powinna zniknąć. Dobrze. Zasada numer jeden w grach. Zawsze się trzeba cofnąć, żeby zobaczyć, co jest za nami. Dobra, magiczny wir. Okej, jeszcze dwie. I co? Działa? Działa! Genialni jesteśmy, kochani. Genialni! Dostaliśmy kolejnego kwiatuszka! Dobra. Oj, tu widzę, że jest bardzo skomplikowana sprawa. Dobra. I cyk. Cieszę się, że... Nie, ja wam... Kolejny odcinek i w kolejnym odcinku wam mówię, jaka ta gra jest super. No bo ta gra jest super, nie ukrywajmy. Jak macie 20 zł, to proszę iść i kupić tą grę, bo ta gra jest super. Tego się... Nie wiem, czy to się da odkryć, jak się to ogląda. Ja to nagrywam. Ale no mówię wam, cudnie się w to gra. Po prostu cudnie się w to gra. Naprawdę wiem już... co będzie u mnie stałe na kanale, nie? I to będą księżniczki. Nikt mi nie odbierze moich kochanych księżniczek. Nie, nie będę grała w żadne przygotowy. Przepraszam was, ale nie będę grała w... Prócz tej historii, którego dokończę. Po prostu nie będę grała w żadne inne przygotowe Disneya. Raczej. Bardziej właśnie... Chyba ogram wszystkie księżniczki, jakie będę mogła zdobyć. Do wioski po drugiej stronie mostu. Tym bardziej, że odkryłam, że na Steamie są normalnie te. Bo to... to... Więc tak. Powiedziano mi właśnie i znalazłam ogólnie na początku tą grę na... znalazłam ją na Empiku. Tylko, że skończę wam mówić, bo ona zacznie gadać i ja się wybiję z rytmu. No, tylko, że ja nie miałam pieniążków, potem miałam problem ją znaleźć i ogólnie weszłam potem na G2A i znalazłam tą grę i okazało się, że jest na Euro i mogę sobie dostać ten klucz, bo to jest ogólnie europejski klucz i kupiłam sobie tą grę na G2A, przez co mogłam ją odblokować na Steamie i dowiedziałam się, że w ogóle na Steamie są te gry, tylko trzeba po angielsku szukać. Ale odpaliłam tą grę, nic nie ustawiałam, nic a nic. I gra była po polsku. Więc jest jakiś plan. Dziękuję za ułatwienie przejścia. Pewnie nie znasz się na pajęczynach, bo w całej wiosce jest ich mnóstwo. I w niczym nie przypominają pajęczyn z mojej wieży. Świetnie sprzątam pajęczyny. Nie przejmuj się, zaraz się ich pozbędę. Zbliż się do chochlika z tarczą i używając magicznego wiru złam tarczę. Wtedy szybko zmień go w duszka za pomocą magii.
Okej, okay, mamy 5. No wyceluj w niego, babo. No bez jaj. Dobra, ten nawet nie stawiał oporu. No. Dobra, to przy okazji zrobimy. Okej, okay. Ja wiem, kopciuszka. Dobrze, okej. Zmień chochliki w duszki, aby ukończyć zadanie. Utknęłam na krześle. Ja wiem, moja droga, ja wiem. Użyj magicznego wiru, aby usunąć pajęczyny. Dobrze. I oczywiście pomyliłam przycisk. Okej, myślałam, że tu mogę jakoś pójść. Ale nie. Nie mogę. Aha, jeszcze na górze będzie, dobra. Tak się zastanawiałam. Gdzie jeszcze będzie ta ostatnia? Przecież to już chyba koniec, nie? Ale nie. Aha. Dobrze, to chyba mnie potem będzie dotyczyło. Dobra robota. Ja zawsze odwalam dobrą robotę. Na rynku dzieje się chyba coś ciekawego. Chodź, chcę zobaczyć, o co chodzi. Coś mi mówi, że nie powinno cię to ciekawić. Spróbuję pomóc. Porozmawiaj z mężczyzną przy popękanym malowidle. Dobra. A, tym popękanym malowidle. O, i widzę, że jest Belli i Lampion. Dwie pieczenie na jednym ogniu. I jakieś kwiatuszki ładne kolejne. Dobra. Tak jak już wcześniej mówiłam, najpierw się przejdziemy. Tylko wam powiem, że nie wiem, czy to się opłaca szybciej ogarniać. Wiem. Porozmawiaj z mężczyzną przy popękanym malowidle. Nie. Ja jestem uparta i będę to robiła po swojemu i mi nie powiesz, jak mam to robić. Ja się bardziej znam. Aha, nie przejdę tutaj, dobra. Też nie przejdę. Okej, to już chyba wszyscy. Jeszcze jeden lampion. Tu mogę iść? Daleko nie mogę iść. Dobra, ostatni lampion i idę do tego pana. Diamenciki. Of course, trzeba zebrać. A ten jeden to po drodze gdzieś zbiorę. Proszę pana. Widziałaś, jakie nieszczęście na nas spadło? Nasze piękne malowidło jest w kawałkach! A jego części pomieszały się, tworząc straszny bałagan. Wiesz co? Chyba dam radę poskładać te fragmenty. Wybierz kursorem fragment układanki, kliknij przyciskiem myszy, by go podnieść i dopasować. Dobrze. Dobra. Moja przyjaciół,
pigułka Roszpunka do mnie macha. Zobaczę, czego potrzebuję. Do widzenia, panu. Roszpunka jest przy fontannie na rynku. Chyba chcę z tobą porozmawiać. Tam, tam. Spójrz na ten rysunek dzieci z wioski. Czyż nie jest piękny? Chciałam pokazać go Pascalowi, ale znowu zniknął. Pomożesz mi go szukać? Oczywiście! Przesuń lupę nad Pascala i kliknij go myszą. Jaha. To jest easy. W ogóle ten Roszpunk jest taki przyjemny. Ja sądzę, że właśnie tak jak mówiłam wcześniej, w ogóle to nagrywam to wszystko pod rząd. Jestem trochę zmęczona, ale no jest przyjemny, nie? Och, Pascal, czyż ten rysunek nie jest niesamowity? Dziękuję za znalezienie go. Wiesz, jak grać z nim w chowanego. Ale kiedy cię nie było, coś stało się z kolejnym malowidłem, tamtym. Pomogłaś przy pierwszym malowidle. Myślisz, że to też uda ci się naprawić? Jak najbardziej. Kobieta przy popękanym malowidle potrzebuje twojej pomocy. Piękne. Dzień dobry, pani. To bardzo dziwne. Malowidło po prostu się rozpadło. Malarz wyprowadził się dawno temu i nie wiem, jak to naprawimy. Chętnie spróbuję, jeśli można. Wybierz kursorem fragment układanki, kliknij przyciskiem myszy, by go podnieść i dopasować. Czy to mała Roszpuneczka? Och, dziękuję, moja droga. O wiele lepiej. Jeśli masz chwilkę, piekarz chyba potrzebuje kogoś ze specjalnymi zdolnościami. Ostatnio jest jakiś sfrustrowany. O nie, pan piekarz. Jasne, na pewno pomogę. Kolejne ciasta. Chce się z tobą zobaczyć. Jest w piekarni za rynkiem miasteczka. A zapłaci mi pan bułkami za dobre czyny? Zjadłam taką bułę. Świeżą. Panie piekarzu. Nie wiem, co się stało. Coś tajemniczego zjada wszystkie moje wypieki. Nie zrozum mnie źle, z chlebia mi to, ale cukier i mąka są drogie. Zjada słodycze? Chyba wiem, co to. Mogę zobaczyć wypieki? Uważnie obserwuj desery. Użyj kursora, by wybrać ten, w którym ukrywa się chochlik. Wy mi zawsze robicie smaka. Jak możecie. A teraz zacznę od którego? Od boku. I cyk myk! Gotowe. Czy my jeszcze tam dalej będziemy mieli iść? Dziękuję! Mam nadzieję, że to koniec problemów. Zastanawiam się tylko, co to było. Zresztą nieważne. Zauważyłaś, że na zamku dzieje się coś dziwnego? Nie, ale lepiej pójdę sprawdzić, czy mogę pomóc. Spotkaj się z mężczyzną przy wejściu na dziedziniec zamkowy. A te malowidło będę miała naprawić? Wybierz kursorem tak. Fragment układanki, kliknij przyciskiem myszy, by go podnieść i dopasować. Ale dziwne. Pascal, czy to ty? Spotkaj się z mężczyzną przy wejściu na dziedziniec zamkowy. No już, już. Chochliki miały sporo pracy.
W porządku. Wiem, co zrobić. Zbliż się do chochlika z tarczą i używając magicznego wiru złam tarczę. Wtedy szybko zmień go w duszka za pomocą magii. Ok. Dobra, dwa, jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ach. Gdzie jest ten ostatni? Aha, tam góry. Nie wiem, czemu go tam dali. Bez sens moim zdaniem. Wspaniale. Na dziedzińcu zamkowym znajdziesz kobietę, która potrzebuje twojej pomocy. Tam jest skrzynia Belli, którą mogę otworzyć. Kolejny kwiatuszek. A co nas czeka po drugiej stronie? Widzę, że na pewno skrzynki od kogoś. Pełno diamentów. I kolejne malowidło do naprawienia. Teraz się tym zajmę. Widzimy właśnie w ścianie. Wybierz kursorem fragment układanki, kliknij przyciskiem myszy, by go podnieść i dopasować. Dobra robota. Na dziedzińcu zamkowym znajdziesz kobietę, która potrzebuje twojej pomocy. Ale oni nie byli przy morzu, jak dobrze pamiętam. Czy ja coś źle kojarzę? Że byli. Nie będę się kłócić. Dobrze, proszę pani. Czy mogę pomóc? O nie, nie! Młoda damo, pomożesz nam z lampionami? Kilka z nich oddaliło się i zgasło. Jeśli nie zapalimy ich ponownie, nie będą dryfować, a to zrujnuje festiwal. Nie martw się, zajmę się tym. Płaszczenia tylko. W powietrze za pomocą magicznego wiru. Powiem wam, no nie wiem, no. I ostatnie. Dało mi się. Załatwione. Teraz można wypuścić lampiony. Dziękuję, dziękuję. Ocaliłaś festiwal. Widzę czułki spod spodu. Ty, niczego takiego wcześniej nie było. Lampiony lecą w złym kierunku. To nie wiatr. Nie wieje w tamtą stronę. O nie! Jeśli wszystkie znikną, festiwal świateł będzie katastrofą. Muszę powstrzymać chochliki, nim zniszczą wszystko. Łącznie z marzeniem Roszpunki. Wyceluj kursorem w chochlika. Gdy kursor zmieni się w gwiazdkę, wciśnij przycisk myszy. Będę szczelać. Jeszcze? Jeszcze jeden. Muszę tam wejść na górę, bo tam widzę, że są diamenty. Dziękuję ci za pomoc. Flynn będzie tu za chwilę i razem możemy obejrzeć dryfujące światełka. I nie byłoby to możliwe bez twojej pomocy. Pascal i ja mamy szczęście, że cię poznaliśmy. Jeśli jest coś, co moglibyśmy zrobić... Właściwie to szukam kryształu.
Widziałaś gdzieś jakiś? Kryształ? Ach, więc to był kryształ. Widziałam, jak dryfował w powietrzu przed zamkiem. Zabawne. Nie wiedziałam, że kryształy latają. Dzięki, poszukam go. Miło było cię poznać. Powodzenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie, Roszpunko. Golchownika trzymającego magiczny kryształ. Zmień go w duszka, używając magii. Dobra, lecimy. O, tu. Oddaj mi ten kryształ. Oddaj mi go. Mój kryształ. Gdzie on jest w ogóle? Właśnie. A, muszę się do góry dostać. Dobra. Klawisze mi się już mylą. Czego będę musiała po całych murach przetagować? Kwiatuszek! Taki już dostaliśmy chyba, nie? Miło, że na mnie czekasz. Okej. Wysoko. Mi się bała. Dobra, teraz go nie mogła. Dobra robota. Było ciężko, ale dość zabawnie. Teraz muszę tylko odnieść kryształ na jego miejsce. Gratulacje! Udało ci się ukończyć rozdział. Możesz teraz wrócić przez portal do Bajkowego Królestwa. A my jak zawsze zrobimy... Nie! I najpierw może... Skoro mamy kryształ od tej... Tam nie było, nie? Żadnej skrzynki. Nie, nie było. Dobra. Lecimy po kolei po naszych śladach, żeby pozbierać brakujące te skrzynki i te brakujące diamenty. Chociaż ja wam to raczej zrobię tak, że wytnę wam to, bo jeszcze się będę musiała wrócić do jednego królestwa. Popo. Jestem ciekawa, co się stanie, jak zapukamy tutaj. Aha, ktoś mi po prostu pomaga. No dobrze. Wow, dostaliśmy kołowrotek. To jest kołowrotek, nie? Czy nie? Już nie pamiętam moich bajek. Okej, moi drodzy, więc ogólnie to zdobyliśmy ze skrzyneczek. Nie, zacznijmy od początku. Przeszliśmy nasz drugi chapter Roszpunki, przez co skończyliśmy ją. Jeszcze się nie wróciłam do chapteru pierwszego, ale tak sobie myślę, że nie będę wam tego dawała. Po prostu sobie to tam pomiędzy którymiś odcinkami wezmę, wrócę, bo to i tak musiałabym do Belli wrócić, tutaj do chapteru pierwszego, więc na razie to walę, bo to trzeba by było jeszcze do ogrodu i tak dalej. Na razie sobie damy z tym spokój, na razie tyle, bo już widzę, że jest 30 minut odcinka, a to będzie jeszcze trochę, by mi to zajęło, więc nie ma sensu was tutaj trzymać. Mam ogólnie nadzieję, że wam się jak na razie podoba. No i że usłyszymy się następnym razem w kolejnym odcineczku Disney Księżniczka, moja bajkowa przygoda. Pa, pa!